No tu poszukiwania, poszukiwania, poszukiwania. Ale my zacznijmy od zleceń wiedźmińskich. I to tych najsłabszych. Łatwiej mi będzie pójść tam na dół, niż wspinać się na tą górę. Przyjaciół mamy serce, a dla wrogów to... Takimi mieczykami to sobie można najwyżej w zębach pobywać. Jesteś wiedźminem, prawda? Wyście wiedźmin! Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to... Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak, skoro do świątyni przejechać się nie da? I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale Sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą. Przy chacie. Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przy syn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Opowiedzcie mi, co się stało? Pytaj. Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozpruł. Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd, na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? Wiedźmińskie zlecenia? To jest to, co lubię. To wygląda mężnie. Mam na ciebie baczenie. Ja lubię robić wszystko i wszystko po kolei, ale nie chciałbym też tak pompować swojego poziomu.
No bo to już nie jest dla mnie ciężka ta walka z potworami. Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. A, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Lekkerom musi przewodzić, ślady prowadzą do lasu. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Wreszcie, jest ich główne gniazdo. Na twój zły dzień. Mam towarzystwo. Ale jesteś paskudny. Chyba ostatni. Się zaraz kończy, ale żeby nie było tego wkurzającego efektu, możemy zawsze sobie domedytować. Zawsze się zastanawiałem, to co? Pomożecie nam? Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Freyo miłosierna. No nareszcie Scezus, sukinsyn. A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba? Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki. Bywajcie. Ten pentakł gał. Chyba zaczniemy od tego, bo jest najwyższy poziom.
Też mnie to się denerwowałem, że tak mało doświadczenia mi dają tam te rzeczy, te wszystkie niskopoziomowe. Ale teraz myślę sobie, a może nawet lepiej, może nawet lepiej. Interesujące. Yes. Uciekł do legowiska lizać rany. Muszę go wytropić. Walka z biesem to już jest coś. Zjadł tylko wnętrzności, wybredny. Warto się tu rozejrzeć. Pobiegł w tamtym kierunku. Przeszedł na drugą stronę. To bies musiał tu tak wszystko to rozwalić, nie? No silny jest. Aha. Kończmy to. Żółta koszula to musi być Olwe. Pomściłem tych chłopaków, chociaż ty.
właśnie, co możemy sobie... Teraz biesa mamy, nie? Ja już wolę z archegryfa. Jakie wieści przynosisz? Złe. Twój syn został zabity przez biesa. Jedyne, co mogłem zrobić, to go pomścić. A mówiłem mu, synku, syneczku, nigdy nic dobrego z Faroe nie przyszło. Zostań lepiej w domu. Przyjdzie jeszcze czas na przygody i na sławę. Twoja nagroda. Mnie to złoto szczęścia nie przyniosło. Niech tobie posłuży. No, ale z tym biesem walka była przyjemna. Nawet się jakoś specjalnie nie przygotowywałem do niej. Może teraz zrobię wyjątek. Znikąd pomocy! Znikąd ratunku! Spójrzcie na zakwy! Na niego, synkowie! O! Ty się jeszcze, tak? Bandziorki. Na początku uciąłem mu rękę za to, że kradł. A potem przez przypadek zabiłem dwóch jego kolegów. Synów, sorry. On powiedział, synkowie. Cięcia, jakby ślady po szponach, ale też szczękościsk i okowate towary z człowieka z Faroe, jakby padł na tężec. To starzec. I wygląda, jakby umarł ze starości, a nie rozszarpany przez nekery. Coś mi mówi, że to nie był przypadek. Lepiej to sprawdzę. Żleb w śniegu wygląda na świeży. Głaz toczył się tędy. Stąd zrzucono głaz. A tam są chyba jakieś ślady. Ślady Neckera. Wyraźnie odciśnięte. Ale to jak Gerarda nazywają białym wilkiem, bo ma białe włosy.
To jak mówią na Lamberta? Fajne kolorowe takie są. Stopa Neckera. Wydrążona w środku, jakby but, który ktoś zgubił biegnąc. Robi się coraz ciekawiej. Ślady się urywają. Kto rozwiesza rysunki w takim miejscu? Wyglądają, jakby narysowało je dziecko, albo ktoś, kto bazgra jak kura pazurem. Dwa patyki wystające zza pleców. Zdaje się, że to ja. Porządko, może jakieś. Wóz? A to miejsce, w którym miał mnie zmiażdżyć kamień. No to już wiem, skąd wzięły się ślady Neckera przy głazie. Tylko ciekawe, kto naprawdę je zostawił. Te kulki na nóżkach to Endriagi. Zdaje się, że miały mnie wykończyć. To wszystko wygląda na jakiś plan. A to musi być miejsce spotkania. Wygląda na to, że ten cały zamach to wysiłek drużynowy. Czas poznać tych dowcipnisiów. Hmm.
idziemy do dowcipniejsiów. A, tu chodzi o to, że ja jestem tym najgroźniejszym potworem na Skellige pewnie. Jeszcze w nocy, nie o północy, nie? To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzi jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z tymianku. Ktoś mi raczy wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na pięcie. Poldek powiedział, wiedźmak zamknie paszcza. Bo skończy zupa. Zupa z trupa. Miam, miam. Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. I nie wchodził nam w drogę. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją Adalię. Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale... Doppler. To nie ten wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale Złotego Smoka oszczędził. Tak. A co powiecie o Werenie? Tej bruksie, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Dla niej nie miał litości. Fakt, zabiłem Werenę. Ale wy ciągle macie szansę wyjść z tego całą. Dlatego rozejdźmy się w pokoju, póki nikomu nie stała się krzywda. Grozisz nam? Próbuję ocalić wam życie. Póki mnie nie zaatakujecie, nic wam nie zrobię. Ale jeśli trzeba, będę się bronił. Właśnie sobie przypomniałam, że zostawiłam kociołek na ogniu. Ktoś jeszcze tchórzy? Poldek, nie tchórz! Trzech na jednego? No, może damy mu radę. Brać go!
Morderca! Zabij się, ćwaka! Proszę, zostawię na końcu. Nie chciałem ich zabijać. Czy można to inaczej rozwiązać? Najgorzej. Dobra, kończymy tutaj to. I wtedy udajemy się na zlecenie Smok. Narka.